było mnóstwo takich rodzin, które były, można powiedzieć, takimi przechowalniami polskości. To są przede wszystkim rodziny znane, po części wymieniła je pani profesor Nijakowska. Nazywano ludzi z tych rodzin królami polskimi. To było no, takie trochę niby szydercze, ale ono oddawało rzeczywistość tych środowisk, zwłaszcza wiejskich. Z reguły byli to bogaci gospodarze, no bo chodziło o taką samowystarczalność materialną, których byli na tyle niezależni, że mogli sobie pozwolić na działalność polską. To są rodziny poledniów, poliwodów, planetorzy, gomołów, zresztą mnóstwo tych nazwisk już dotychczas padło i na pewno są zapisane w historii. I tam działały całe rodziny. Nie tak dawno była wystawa poświęcona kobietom śląskim. Słusznie, dlatego że zwykle tymi osobami, które na zewnątrz demonstrowały swoje przekonania i udzielały się społecznie, to byli mężczyźni. Kobiety uczestniczyły w pielgrzymkach, w chórach żeńskich itd. Ale to kobieta w domu pilnowała tego, żeby wiarę i mowę ojców zachować. A kontynuacją tego było oczywiście wypełnianie tego czwartego przykazania, co dzień Polak narodowi służy. Dzisiaj nawet jeszcze w jakiś sposób tkwią w mentalności, tylko gdzieś tam są schowane przez wichry dziejowe, zagrzebane. Ale jak się do tych środowisk wraca, jak się z tymi ludźmi ich językiem rozmawia, to widać, że ta wiara i mowa ojców, pewne zasady, wierność temu, jak się było wychowanym, to pozostało i pozostało dosyć silnym. Prawda czwarta będzie się łączyć także i z tym miejscem dzisiaj. Ulica Piastowska i budynek, który jest za nami, pani Urszulo, to jest miejsce, które również, zwłaszcza w latach 30., kiedy już Związek istniał, był bardzo mocno umocowany, odegrały te miejsca ważną rolę. Dzisiaj, kiedy patrzymy na ten budynek, to jest to plomba zbudowana po wojnie, kiedy miasto w 1945 roku no niestety ucierpiało na skutek działań Armii Radzieckiej. Ale te tablice pamiątkowe na tym budynku przypominają o dwóch ważnych rzeczach, jakie tu miały miejsce. Bank Ludowy mieścił się przy tej ulicy. Organizacja spółdzielcza założona przez Polaków, między innymi Bronisława Koraszewskiego, Spychalskiego, kupca bardzo rzutkiego, nabrała takiego dynamicznego rozwoju, kiedy była to już instytucja z dużym kapitałem. Wtedy na potrzeby tego banku kupiony został budynek przy tej ulicy. I tu mieścił się ten Bank Ludowy do 1939 roku. Tu było też mieszkanie służbowe dyrektora banku. Tu także była otwarta polska czytelnia. Najpierw ludzie korzystali z prywatnego księgozbioru dyrektora Spychalskiego, a potem po prostu urządzono tą czytelnię polską, która była dostępna codziennie do godziny 20. Można było przyjść, porozmawiać, poczytać, wypożyczyć książkę. Związek Polaków na początku był rzeczywiście ubogi, ale z czasem wypracował tutaj też majątek, podobnie jak to było w Niemczech. I na tym opierał swoją niezależność. O to też dbano, mówię tak, bo z mojej dalszej rodziny była osoba, która pracowała tu w Gospodzie Polskiej w Opolu, nie? Jan Augustyn zresztą też. I to sprawiało, że w oparciu o tradycję, w oparciu o pewną stabilizację materialną, w ciągu tych 15 lat stworzono tak wiele, bo przecież nie tylko Związek Polaków, później RODło, nie tylko Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech, ale mnóstwo organizacji, szkolnictwo, zespoły artystyczne, chóry, wyjazdy pielgrzymkowe, to wszystko bardzo ludzi integrowało i integrowało obok tego, że codziennie są Polakami, codziennie narodowi służą. Kiedy nastąpiła zmiana we władzach tegoż banku i został dyrektorem Teodor Gadziński, który miał duży sentyment do harcerzy, a organizacje harcerskie na tym terenie były także bardzo prężne. Potem skupiały się jako organizacja harcerska w Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech,
to właśnie Teodor Gadziński pozwolił harcerzom tutaj mieć takie swoje miejsce. Harcówka dla harcerzy działających w harcerstwie Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Harcerze posiadający to miejsce przechowywali różne rzeczy, sztandar, który otrzymali od Związku Polaków w Niemczech z okazji ich 15-lecia i on został przecież poświęcony w kościele świętego Sebastiana. Mój ojciec tylko był członkiem związku, a przede wszystkim harcerzem. Ukradł ten sztandar właśnie. Tu jest zdjęcie ostatnie taty z tym sztandarem w leśnicy w muzeum, bo mieszkali przed wojną na Piastowskiej 9, tam jest tablica pamiątkowa. I z tyłu tam była taka przybudówka, tak tato opowiadał, i w tej przybudówce była harcówka. Hitlerowcy zdążyli ją zaplombować, ale tata jakoś tam przez dach przelazł i ten sztandar wyprowadził stamtąd. No i przechował przez całą wojnę, ale to już zupełnie w innym kontekście, bo musiał zlikwidować mieszkanie, bo jak ojca i brata mu wywieźli do Buchenwaldu, mama już była bardzo chora, więc ją miała trudności z chodzeniem, więc ją odwiózł do brata, dziadka do Katowic. No a mieszkanie trzeba było zlikwidować, więc te wszystkie meble i tak dalej. W jednej z szaf, w jakiejś dolnej szufladzie ten sztandar schował. Przykrył gazetami, nasypał na to skarpetek czy czegoś tam i jakichś butów. To była zima, wojna. Był taki skład mebli, który się zachował przez wojnę, nie został budynek zbombardowany. Na 1 maja prowadzący nazywał się Zimon, to zapamiętałam. I wszystko, co było dokładnie z powrotem, ojciec dostał po wojnie, jak wrócił. Jesteśmy po jednej stronie Młynówki, opowiadaliśmy tę historię dzisiejszej ulicy Piastowskiej, ale ta druga część naszej opowieści będzie wiodła nas przez Opolski Rynek, bo tam przecież też znajduje się niezwykle dużo ciekawych miejsc, które związane są z tradycją i historią Rodła. Przechodząc przez most, przez Młynówkę, idąc tutaj do rynku, przechodziliśmy przez ulicę Koraszewskiego. Bo i rynek, ale przede wszystkim właśnie Koraszewski odegrał też niezwykle ważną istotną rolę. Ależ oczywiście, przy ulicy dzisiejszej Koraszewskiego mieściła się drukarnia Gazety Opolskiej, której redaktorem był Koraszewski. I Koraszewski dla polskiej ludności odgrywał tutaj niezwykle istotną rolę. On współtworzył różne kluby, towarzystwa śpiewacze, ale przede wszystkim także był współzałożycielem Banku Ludowego. Natomiast w większości sklepy miały szyldy niemieckie. Były nieliczne sklepy z szyldami polskimi, ale w rynku tych sklepów za dużo nie było. Między innymi tutaj za mną... Słynna apteka była. Tu była oczywiście słynna apteka pod Lwem, ale w jej sąsiedztwie znajdował się sklep prowadzony przez niejakiego Wilczka, który posługiwał się szyldem i polskim, i niemieckim, co dokumentuje fotografia. W dzień targowy miasto jakby zmieniało swój charakter. Ludność okoliczna, która przywoziła tu swoje towary, zmieniała nagle brzmienie tego miasta. Rozbrzmiewała gwara śląska, którą Niemcy traktowali jako język polski. W rodzinie mojej babci, to znaczy matki ze strony mamy i dziadka, znaczna część poświęciła swoje życie działalności w Związku Polaków. Nawet jak się nie określało tego jako Związek Polaków, bo wiadomo, że jako taka struktura organizacyjna to jest dopiero rok 1923, u nas jako pierwsza była dzielnica śląska. Ale życie śląskie, życie polonijne jest od drugiej połowy XIX wieku. I można powiedzieć, że w tradycji mojej rodziny, to była rodzina zamożna, miała i dużo gruntu, i karczmy, była ta tradycja przechowywana. U moich dziadków, to wiem już z opowiadań, wisiały portrety
kościuszki Mickiewicza. Dziadek prenumerował katolika i ściągał książki z wydawnictwa Karola Miarki. I w tym klimacie się wychowywało rodzeństwo mojej mamy. Najstarszy brat mojej mamy był prezesem, dzisiaj powiedzielibyśmy, powiatowym, wtedy to był Kreis, Związku Polaków w Niemczech, powiedzmy tak na powiat prudnicki. Jego imieniem jest szkoła Bernarda Augustyna w Grabinie. U drugiego mojego wujka, u Jana Augustyna, w starym gospodarstwie moich dziadków powstała Szkoła Mniejszościowa Polska. To jest o tyle ewenement, że Grabina leżała poza terenem plebiscytowym. Te szkoły powstawały jak grzyby po deszczu. Przyjechał nauczyciel z terenu Polski i uczęszczały dzieci z sąsiednich miejscowości. W ogóle Grabina i sąsiednie miejscowości, można powiedzieć, że to było takie gniazdo polskości, tak to określali jeszcze posłowie ostatnich kadencji. Walczyli, chcieli, żeby była tu Polska, tak jak kiedyś. Żeby nikt im nie wytykał, że są Polakami, że nie wolno na ulicy mówić po polsku, bo zaraz albo kara jakaś finansowa, albo do więzienia, albo do tego, do kacetu wywieźli. To było najważniejsze, że byli, chcieli i byli Polakami. Mama mieszkała w domu rodzinnym do 14 roku życia. Potem mieszkała na terenie Niemiec, na terenie Łużyc właściwie, bo tam jej starszy brat był leśniczym. A potem we Wrocławiu, gdzie skończyła, można powiedzieć, to było seminarium nauczycielskie pod opieką biskupstwa wrocławskiego. I w 21 roku wybierała się razem z koleżanką do Bytomia lub do Krakowa, to jeszcze nie było wiadomo, na dokształcający kurs nauczycielski. No i po drodze trafiły na te wypadki związane z powstaniem. To znaczy najpierw obydwie, koleżanka się nazywała Elżbieta Kara, pochodziła z Walec, też taka zacna rodzina polska. Najpierw pracowały w komisariacie plebiscytowym w Bytomiu, a potem udały się jako sanitariuszki, były w podgrupie Bogdan. Po 45 roku wymogła na ojcu, który miał bardzo dobrą posadę w wicekuratora we Wrocławiu: nie, wracamy do Prudnika, bo ja chcę wracać do swoich, tam trzeba repolonizować, tam trzeba organizować polską administrację. No tata ustąpił i w ten sposób wrócili do Prudnika. W tych rodzinach wielodzietnych i wychowanych w tradycji polskiej zdarzały się oczywiście odstępstwa, wybieranie innej opcji. W rodzinie mojej mamy to było trzech moich wujków. No, 14 osób to nie jest tak dużo. Przy okazji spotkań rodzinnych się mocno kłócili, ale mama opowiadała, że ten wujek, który był w armii niemieckiej, to jak kiedyś przyjechał, to go zapraszali: chodź z nami, bo jest uroczystość tam na sali, nie? I będziemy śpiewać, i będziemy się bawić, i może jakiś teatr będzie. On powiedział: nie pójdę tam, bo mnie przekabacą. Moja matka pochodziła z Kresów, więc ona w ogóle o tym nie miała pojęcia i w ogóle ją to nie interesowało. Także w moim domu, gdzie nas było troje, tylko rodzice i ja, nie mówiło się o tym. W tym czasie, dopóki matka żyła, to nie było takich kontaktów. Najwyżej z bratem, ale to rzadko, bo no, takie animozje rodzinne były, że mama nie przepadała za żoną Artura, bo Anna Gadzińska z domu Augustyn, ona tutejsza Ślązaczka, śląska dziołcha, że tak powiem, z Grabiny Prudnickiej. To była też Hanisa dla mamy i to nie było o czym gadać. Skoro mówimy też o tych zwykłych rodłakach, ale ich historiach, tak jak historia, która tu się przetacza, pani Gadzińskiej, pani Nabzdyk, to są też niezwykle ważne znowu rody i rodziny, które też miały tutaj swoje miejsce i tu funkcjonowały. Dla mnie też takim dobrym spójnikiem tego wszystkiego jest skwer dedykowany Helenie Ler. Osobie, która razem z Osmańczykiem redagowała rubrykę dedykowaną harcerzom jako druh Nahania. Ona z Osmańczykiem współpracowała od tego momentu intensywnie do końca swojego życia. Prowadziła archiwum Rodła,
które zostało przekazane Uniwersytetowi Opolskiemu. I ten skwer jest takim małym ukłonem w stronę jej skromnej, ale jakże ważnej też postaci dla Związku Polaków w Niemczech. Kiedyś mnie pytano, co uważam za najważniejsze z praw Polaków. A wiem, że to jakby się zapytać katolika, no takiego gorliwego, które przekazanie jest najważniejsze. Wszystkie są równie ważne, ale to, co dzień Polak narodowi służy, najbardziej oddaje tę właśnie wierność, która była cechą ludu śląskiego.